Panie, proszę. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze warsztaty. Dziękujemy, że Twoje słowo, ono wpływa na nas, ono działa w nas, ono otwiera nas. Ono daje nam perspektywę zrozumienia Twojego serca, Twoich działań. Duchu Święty, my przyjmujemy od Ciebie Twoją prawdę. My otwieramy się i decydujemy się, aby słuchać i słyszeć. My odrzucamy wszelki diabelski atak na umysły i na emocje. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że rozumiemy, co do nas mówisz. Amen. Zacząć od tego, co dla osoby proroczej musi stanowić pewnego rodzaju niepodważalny fundament. Dlaczego mówię niepodważalny? No bo się okazuje, że to właśnie osoby prorocze mają z tym zazwyczaj większe problemy. Ponieważ osoba prorocza to osoba wrażliwsza, głębiej przeżywająca, widząca szerzej, doświadczająca więcej. A więc jedną z najtrudniejszych rzeczy dla osoby proroczej, przez wiele osób proroczych odrzucaną sprawą, jest zawężenie się. Żeby móc poszerzać perspektywę proroczą, trzeba zacząć od zawężenia się. Osoba prorocza musi w swoim życiu położyć niepodważalny fundament, którego pierwszym składnikiem jest prawda. Osoba prorocza nie może posiadać w sobie najdrobniejszego elementu relatywizmu, jeżeli chodzi o prawdę. No i niestety osoby prorocze mają ogromne problemy z tym. Ogromne problemy, dlatego że dla osoby proroczej to, co ona przeżywa, to, co ona doświadcza, czego ona doświadcza, jest tak silne, jest tak wielkie, że w jej mniemaniu, to jest bardzo ważne, co powiem, może być to ten największy wymiar prawdy. I tutaj następuje jedna z podstawowych pomyłek. Prawda jest tematem skończonym. Prawda to temat skończony. Nie ma czegoś takiego jak poszerzenie prawdy. Prawdy się nie poszerza. Prawda jest jak beton, jak drut zbrojeniowy. Posiada określoną konstrukcję, początek i koniec. Spróbujmy jakieś przykłady. Przykład. Słowo Boże mówi tak. Będę inaczej mówił. Bo ja trochę chciał uniknąć. Będziemy musieli tutaj też troszeczkę, będę troszkę większy nacisk na te rzeczy kładł. Słowo Boże, ono jest zapisane w Biblii. W Biblii też jest Słowo Boże. O. Też tam jest.
nie oznacza, że to Biblia jest Słowem Bożym. W ogóle to trzeba sobie wbić gwoździem w głowę chyba. Tam też jest Słowo. Tak? Tak jak w każdym prostokącie, każdy prostokąt, każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie odwrotnie, czy ten już nie pamiętam. Tak. Chodzi o to, że prawda musi być dla proroka, czy też osoby proroczej punktem wyjścia. Jeżeli ta prawda mówi tak, Bóg nie ma względu na osobę. Taka prawda jest. A osoba prorocza mówi tak. Miałem objawienie, że brat X jest szczególny w oczach Pana. I wyjaśnia ta osoba to dlaczego. I ona to opisuje w bardzo szerokich aspektach. Co to jest? Zwiedzenie. Rozumiesz? Zwiedzenie. Nie ma kogoś takiego na świecie, kto jest szczególny w oczach Pana. Takiego kogoś nie ma. Bo tak mówi prawda Boża. Rozumiecie? To jest mega ważne. Dla osoby proroczej będzie to trudne. Bo ona... Często słyszałem, jak ludzie uwalniali proroctwa i mówią, jesteś szczególny w oczach Pana. Nie jestem szczególny w oczach Pana. Możemy się bawić w filozofii, powiedzieć, wszyscy jesteśmy szczególni. Ale idąc tym tropem, no to daleko nie zajdziemy. Inna rzecz. Prawda Boża mówi, nie znamy nikogo według ciała. I tutaj wam chcę na przykład pokazać zwiedzenie prorocze, które mamy zapisane w Piśmie Świętym. Pokażę wam taką rzecz na przykład. Kościół w Jerozolimie, którego głównymi biskupami byli Piotr, Jakub i Jan, uważali, że są szczególnymi ludźmi, ponieważ chodzili z Panem Jezusem po ziemi. To sformułowanie Pawłowe, które my często dzisiaj stosujemy na przykład do rodziny cielesnej, ono w swoim pierwotypie nie było stosowane do rodziny cielesnej. Paweł mówił to o kościele w Jerozolimie. Mówił tak, nie znamy nikogo według ciała. Choćbyśmy Chrystusa znali według ciała, też go nie znamy. Dlaczego on to powiedział? Bo istniało zwiedzenie w Jerozolimie, że ci, którzy fizycznie chodzili z Jezusem po ziemi, lepiej znają Jezusa niż ci, którzy poznali Jezusa w Duchu Świętym. Takim człowiekiem, który poznał Jezusa w Duchu Świętym, był święty Paweł. Przez zbór jerozolimski, przez wiele lat nie uznawany za apostoła. A później uważany przez wielu ludzi z tego kościoła za gorszy gatunek apostoła. Bo on nie chodził z Jezusem. Zresztą to wynikało z głębokich przekonań Piotrowych, gdzie Piotr mówi, nam zostało dane słowo, nam, którzyśmy z nim chodzili. Zobacz, rozumiesz jaka jazda? I tam a Paweł potem mówi, choćbyśmy, i on mówi to w sposób, on mówi to do siebie, bo to mądry człowiek. Czyli on to w ogóle mówi jako my, chrześcijanie, ale to jest ukierunkowane do kościoła jerozolimskiego. Tak? Nie jesteście lepsi, on potem ich nazywa arcyapostołami, bo to jest ten człowiek sarkazmu też, nie?
To ich ekipa zwiodła Galację. To jerozolimski zbór wsadził paluch w Galację. Paweł założył kościół w Galacji. A oni przyszli i kazali im się obrzezać. Arcyapostołowie. Ci, którzy chodzili z Jezusem według ciała. Rozumiecie, co to jest? To się nam wydaje takie... Ale zwiedzenia prorocze były od lat. Bo to jest poszerzenie prawdy. Rozumiecie, o co chodzi? To jest fikcyjne, że jest Bóg dostępny w Duchu Świętym dla wszystkich tak samo, po wniebowstąpieniu Jezusa, ale my, którzy chodziliśmy z Nim według ciała, jesteśmy ważniejsi. Rozumiecie? Tak dzisiaj robią takie ruchy mesjańskie. Rozumiecie? Wiele ruchów mesjańskich. My jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, ale dodatkowo wejdziemy w różnego rodzaju systemy judaistyczne, w związku z tym będzie co nam? Bliżej Pana. Rozumiecie? Głównym problemem, główną pułapką diabelską na ludzi proroczych jest odstępstwo od prawdy na poziomie poszerzania tej prawdy. Rozumiecie? Prawda Boża mówi coś, a osoba prorocza dodaje do tego pewnego rodzaju rozszerzenie. Prawda Boża mówi, artykuł teraz napiszę. Dlaczego ja nie pytam Boga o nic? Ja nie pytam Boga o nic. Ja nie mam takiej relacji z Bogiem, że Go pytam o coś. My się tak nie znamy od tej strony. My się tak nie pytamy. Ani on mnie, ani ja Jego. Prawda Boża mówi tak. I przyjdzie Duch Święty i wprowadzi was we wszelką prawdę. Osoba prorocza przyjdzie i ci to poszerzy. I mówi tak. I zapyta na przykład tak. A co Pan na to, co uważasz? Albo Pan myśli o tej sprawie to i to. Tak jakby istniał jeszcze jakiś aspekt Pana. Jakiś aspekt, którego ty nie możesz dotknąć. Rozumiem. I że potrzebujesz do tego tej informacji. Prorocza osoba musi stać na prawdzie jak słup wmurowany w ziemi. I nie wolno jej się tego bać. Prawda ma początek i koniec. Więc osoba prorocza musi znać prawdę. Fundamentalne prawdy. Osoba prorocza winna być fundamentalistą najpierw. Najpierw fundamentalistą. Nie może bać się tego, że stanie się jakąś tam osobą litery. Nie. Jeszcze nie boję, że jestem osobą litery. Ja jestem fundamentalistą. Druga taka rzecz w życiu osoby proroczej to jest temat związany z wiarą. Bo to jest druga przestrzeń, gdzie ludzie proroczy lewitują mocno i przekazują to później. W proroctwach, w informacjach proroczych, w oglądach proroczych, kiedy zaczyna się pojawiać dużo
niepewnych rzeczy, pytań, takich falujących koncepcji, zaczynamy mieć do czynienia ze zwiedzeniem. Osoba prorocza to musi być człowiek wiary. W pewnym sensie musi się zawęzić do wiary, odrzuciwszy wszystko, czego może doświadczyć. Nie może wychodzić poza wiarę. Nie może być propagatorem doświadczenia. Rozumiecie? Doświadczenia. Ja czasami czytam różne takie informacje w internecie, że na przykład dzisiaj podczas uwielbienia mieliśmy taką obecność Pana. I to jest takie opisywane. Ja mówię, kurczę. To jest reklama doświadczenia. Rozumiesz? Żebyś w trzecim niebie był codziennie. Rozumiesz? Codziennie. Żebyś tam jadł i pił z Jezusem, apostołami i aniołami. Codziennie. Rano. To nie może przyćmić manifestu wiary w Twoim przekazie. Nie może osoba prorocza podnieść doświadczenia ponad wiarę. W najdrobniejszym przekazie. Bo będzie krzywdzić ludzi. To jest w ogóle bardzo ważne dla ludzi proroczych. Bardzo ważna rzecz. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali, bo prawda i wiara, te rzeczy, one muszą być przez was wykute na blachę. Osoba prorocza nie może wyjść poza schemat prawdy i wiary. Powiem więcej, osoba prorocza nie ma prawa nie mieć zgłębionego tematu prawdy i wiary. Osoba prorocza musi być ugruntowana na prawdzie i żyć z wiary. To musi być jej doświadczenie codzienne. Dopiero na tym będzie powstawała zdrowa perspektywa prorocza. Dopiero na tym ona powstanie. Rozumiesz? Ona nie może powstać na niczym innym. Wszystko inne będzie bardzo chaotyczne. Bardzo. Dlaczego o tym mówię, idąc dalej? Ponieważ ludzie proroczy to ludzie, tam jest może woda, dałabyś mi Kasiu wodę, byś przyniosła mi? Dziękuję. Ludzie proroczy doświadczają masy różnych wewnętrznych wojen. Nikt chyba nie doświadcza tylu wojen, co ludzie proroczy. Nikt. U ludzi proroczych niebo, ziemia i piekło łączą się w jedną wielką bryłę. Po prostu. Oni się w tym przesuwają. Oni doświadczają manifestów nieba, tragedii piekła. Oni doświadczają patologii ziemi w bardzo dużym wymiarze. Doświadczają bólu ludzkiego.
doświadczają szczęścia Bożego, doświadczają bardzo mocno, dotykają demonicznych zwiedzeń. Takie są osoby prorocze. Są jak gąbki. No i teraz, żeby oni mogli funkcjonować w tym wszystkim, to w nich musi być ta formuła ustawicznego podziału. Oni muszą to wszystko rozkładać na części pierwsze. Oni nie mogą być nieświadomi tego, co się dzieje w nich. Osoba prorocza to jest osoba, która musi wiedzieć, co się w niej dzieje. Stąd fundament prawdy i wiary będzie ich wielką bronią. Rozumiesz? Wielką bronią. One muszą to rozróżniać. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie z Asią na ważny temat. Chcę wam też go troszkę pokazać. Chcę wam pokazać, jak są granice poukładane na przykład. Jak trzeba rozróżniać. Na przykład to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj z Asią, na temat bojaźni Bożej. Bojaźń Boża jest tu, tu jest granica, a tu jest lęk. A osoba prorocza stoi na samej granicy. Rozumiecie? Mówiłem też dzisiaj Asi o tym, że rzeczy Boże w swojej głębi potrafią być tak straszne, że mogą być pomylone z rzeczami diabelskimi. Opowiem wam o tym troszkę, bo ja chcę, żebyście zaczęli doświadczać, żebyście umieli obejrzeć to. Lucyfer, najpiękniejszy jest napisane, był piękny. Ale to, że on był piękny, to nie oznacza tego samego, co ty o tym myślisz dzisiaj. On był piękny, bo on się różnił od pozostałych trzech książąt anielskich. Bo tu mówimy o tej, był najpiękniejszy wśród, to mówimy o tej trójcy wielkiej. Gabrielu, Michale i Lucyferze. I on był najpiękniejszy. Wiecie, co to znaczy, że on był najpiękniejszy? On był podobny do nas. On został stworzony na ten sam obraz, na tą część, bo Bóg ma wiele obrazów, na obraz, na ten obraz Boga, na który my jesteśmy stworzeni. On do nas podobny. Dlatego miał jurysdykcję ziemi w ogóle. To piękna postać. Wiecie, ale inni jego koledzy nie są tacy piękni. Aniołowie są straszni. Straszni. Ci średniego rzędu mają kopyta, pazury, sześć skrzydeł, cztery twarze. Wyglądają strasznie. Nie wiem, jak wyglądają te rzędów wyższych. To przerażające postacie. Rozumiecie? To nie diabeł jest straszny w wyglądzie. On nie ma kopyt. On ma piękną twarz. Smukłą sylwetkę. Podobny jest do człowieka. Rzeczy Boże
przerażające w swojej istocie. Dlaczego? Bo one nie należą do kategorii ziemi. Ziemia to jest rzecz wąska. I osoba prorocza musi to rozumieć jak nikt. I musi, bo musi rozumieć, co się w niej będzie działo. Że różne doświadczenia, które ona ma, ona nie może rozróżniać kategorią ziemską. Istnieją takie teksty, jak ktoś jest z Pana, to towarzyszy temu pokój. To bzdury. Jaki pokój? Chrystusowi towarzyszył pokój, jak szedł na krzyż? Depresja mu towarzyszyła. Paranoiczne myśli, że nie jest Chrystusem, że się pomylił, że pójdzie do piekła, że jest zwykłym człowiekiem, synem zwykłego cieśli, że to wszystko ściema. A jak zaczął do niego grzech lgnąć, on nie wiedział, co to będzie. Nikt tego nie wiedział. Nikt nie miał doświadczenia na niego. Jak się poczuł jak pedofil, homoseksualista, rozumiesz, tam na krzyżu, to wszystko zaprzeczyło temu, że jest Mesjaszem. Cała jego psychika była rozwalona. Jezus był rozwalony. To słowo, żadna kość nie zostanie złamana, to w ogóle nie oznaczało, że nóg nie połamał. To tam jest w ogóle jakoś trzecioplanowa informacja. Oznaczało, że jego kręgosłup duchownie będzie ruszony. Jego szkielet. On tylko trzymał się prawdy i wiary. Najpotężniejszy prorok, jaki chodził po tej ziemi. Bo rzeczy Boże są przerażające wielokrotnie. I osoba prorocza może doświadczać takich rzeczy i ona musi umieć rozróżnić je. Ona musi rozróżnić bojaźń od lęków. Czy ja mogę, Asiu, powiedzieć o tym, co powiedziałaś do mnie dzisiaj, czy nie mogę? Możesz. Mogę? Możesz. Na pewno? Tak, na pewno. Asia powiedziała, że ma taką rzecz, że kiedy znajduje się często w mojej obecności, to ma pewne odczucia. I ona mi opisała te odczucia. Trudne to było do opisania, gdy to są odczucia. To nie były komfortowe odczucia. My się znamy, Zasią, działamy sobie, pracujemy. To jest namaszczony Boży człowiek. I opisała mi odczucia. To były odczucia duszy. I one nie były komfortowe. Trochę trwało, zanim wyłuskaliśmy w ogóle, jakich słów do tego użyć. Co ty czujesz? I okazało się, że to, co ona odczuwa, to jest bojaźń Boża, która w jej duszy powoduje pewnego rodzaju dyskomfort. Bojaźń Boża. Drżenie wewnętrzne, które jest na granicy lęku. Słowo bojaźń w Biblii jest opisane słowem fopeo. To jest stan graniczący z fobią. To jest pewnego rodzaju strach, a nie strach. Ale jest tu granica, po tej stronie już jest strach. I teraz na przykład osoba prorocza, która nie jest zdrowa na poziomie odwagi, ma lęki, będzie miała zachwiania. Ona nie będzie rozróżniać, czy to jest bojaźń Boża, czy ona się po prostu boi. I będzie w stanie uwalniać na przykład lękowe proroctwa, myśląc, że to jest bojaźń Boża. Albo z drugiej strony, tak? Nie będzie uwalniała pewnego rodzaju formuł opartych na bojaźni Bożej, bo będzie się obawiała, że to są lęki. Będzie zablokowana. Jakże ważną rzeczą jest, żeby prawda była fundamentem,
i żeby się funkcjonowało na podstawie wiary. Rozumiesz? Są w ogóle mega złożone zjawiska. Bo wiesz, zdajesz sobie sprawę, jako człowiek proroczy, jakie przychodzą do ciebie rzeczy. Patrzysz często na kogoś i widzisz wypadek samochodowy z jego udziałem. I teraz, co z tym zrobić? Co mam zrobić? Przede wszystkim muszę być w 100% pewny, że ja się nie boję. Jestem wolny od lęków. Osoba prorocza wolna od lęków, tak? Nie będzie miała lękowych informacji. A więc będzie to prorocza informacja. Ale jeżeli na przykład ta osoba posiada lęki, to mamy dylemat. No, rozumiecie? Bo wszystko się tworzy według swojego rodzaju. Jakże ważną rzeczą jest, żeby stanąć na prawdzie, która mówi, nie boję się, nie lękam, Pan pomocnikiem moim. Tak? I za pomocą wiary rozpieprzenie każdego lęku w swoim życiu. Dwa narzędzia. Bez których prorok czy osoba prorocza nie mogą funkcjonować. Nie dadzą rady, bo to ich pochłonie. Ja się w ogóle nie boję. Co się stało w moim życiu, kiedy ja się przestałem bać? Bo ja się bałem. Ja przestałem mieć różne informacje duchowe. Zniknęły ze mnie. Wiecie, ile miałem informacji duchowych na poziomie lęków? Bardzo dużo. Ciągle coś się działo. Ciągle ktoś był zagrożony, ciągle jakieś zniszczenie miało powstać. Rozumiecie? Byłem przesiąknięty tym. A potem raptem, wow, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, okazało się, że jakoś to zniknęło wszystko. Dlaczego? Ponieważ umocowany na prawdzie, za pomocą wiary, wywaliłem lęki z mojego życia. Rozumiecie? Ile ja miałem informacji na temat różnych finansów, krachów, które miały być, to jest jeszcze parę lat temu, nie? Ja czasami słucham różnych informacji proroczych, jak prorokują, jakie krachy będą, czy jakieś inne. Ja mówię, Boże kochany, rozumiem, co on czuje. Ja to rozumiem. Wiem, w jakim miejscu ten człowiek jest. Rozumiecie? Kiedy jakiś czas temu, chyba to było któryś z końców świata, już nie pamiętam który, bo przeżyłem 5 do tej pory, wszystkie zapowiedziane przez drugich proroczych. Ostatnio mnie Sara pytała, ile przeżyłeś na to końców świata? Ja mówię, od 2012, mówię 5. A ostatni, mówię, się spóźniłem, bo na ewangelizację szedłem. Więc możemy się nad nim cholera zastanowić, akurat był piątek. Zeszły się. Księżyce czy tam inne. Ale chyba przy trzecim końcu świata jeden z czołowych takich proroków światowych wydał orędzie, co tu trzeba robić teraz. I oficjalnie mówi tak. Konserwy będziemy zbierać. Będziemy teraz uruchamiać też modlitwy, aby on był też absolutnie przekonany, nie wiem, czy dziś mu się zmieniło, czy mu się nie zmieniło, że my wszyscy w wielkim ucisku też będziemy, że trzeba trenować się w wierze, w związku z tym, że puste w ogóle naczynia zapełnia żywnością i że o tym trzeba uczyć w kościołach i w ogóle. Ja w ogóle siedziałem i mówię, Boże, jaki lękliwy prorok. Rozumiesz, o co chodzi? Co to w ogóle jest?
Ciągle krach, ciągle to, ciągle tamto. Fundament prawdy i wiary to wasza broń. Tym wyrównacie się od środka. Wyrównacie się. Wyrównacie się. Chcę wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy takiej. Ważne. Jako osoby prorocze posiadacie masę przepływów. To jest masa. Masa przepływów. Widzicie, słyszycie, odczuwacie. To przez was płynie. I teraz, nie poruszając tematu uzdrowienia wewnętrznego, bo to jest w ogóle, ja o tym mówiłem ostatnio, będziemy sobie to dalej tam powoli też drążyć, bo uzdrowienie wewnętrzne, czyli uzdrowienie duszy ma tutaj ogromny wpływ, bo ono też będzie eliminować masę różnych informacji. Bo tutaj jest takie coś fajnego, że jak ty zdrowiejesz, tak opisuję to, to zamykasz takie furtki, tunk, 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 duchowe furtki, tunk, tunk. I z tej duchowej rzeczywistości tam nie ma co wpaść, tego rodzaju. Na przykład wracając do lęków, wychodzisz z lęków, to zamykasz furtki lękowe i z duchowej rzeczywistości nic nie wpadnie lękowego tam do środka. Rozumiesz, tam nie wleci nic. Nie będziesz musiał tego sprzątać nawet, bo tam po prostu to nie wpadnie. Natomiast ta masa, która się w twoim życiu pojawia, w snach, w wizjach, w informacjach, kiedy patrzysz na ludzi, kiedy w ogóle patrzysz na rzeczywistość i tak dalej, to przepływa przez ciebie. Tak, ta wielka fala to jest coś, co się nazywa duchowym tłem. I każdy prorok, każda prorocza osoba musi zrozumieć, że najwięcej w jego życiu jest tła. Czyli rzeczy nic nieznaczących. Ktoś mówi, to czemu Pan mi to daje? Pan ci nic nie daje. To duchowa rzeczywistość. Wiecie co? Chcę, żebyście sobie też zaczęli trochę to wyobrażać. Jak się otworzy dwa okna w domu naprzeciwko, się przeciąg robi. Tak jakby się wdzierało inne powietrze. Stamtąd ono przyszło. Ono tam przewiało w ogóle ten dom. To tak jest, że to się wdziera. Duchowa rzeczywistość się wdziera do środka, rozumiecie? I tworzy tło. Tło jest zależne od twoich przeżyć, od twojej osobowości. Różne osoby będą miały różne tła. Osoby, które mają problemy z lękami, będą miały najczęściej lękowe tła. Wypadki, w ogóle dramaty, krew się leje, flaki tryskają w gruncie, ciągle to będzie przylatywało przez nich. Tam dzieci giną, coś się nie, w ogóle to cały czas. Takie coś. No, ktoś bardziej taki miłosny, to będzie miał takie inne tła. Ten z tym się łączy, o mężach będą prorokować, o żonach, to ten dla ciebie, tamta dla ciebie. Będą twarze im przylatywały, zakochanych, w ogóle masa różnych rzeczy. Wiesz, tło. Zależy to od tego, jaka jest osobowość. Osoby takie bardziej intelektualne, to tam będą im takie wyjaśnienia różne przychodziły, różne tezy będą się tworzyły, na jakieś zagadnienie, jakaś tam właśnie teza, wyjaśnienie, czemu to jest takie, czemu to jest takie. Wiecie, takie będą pełne literek w środku, nie? To są tła. Mają różną intensywność, różną barwę. Osoby bardziej spokojne, to będzie u nich bardziej stonowane. Osoby bardziej choleryczne, takie ekspresyjne, to będzie u nich bardziej krążyć wszystko, będzie szybsze w ogóle. I dopiero na tym, a właściwie z tego, od czasu do czasu będą się wyodrębniać pewne zjawiska prorocze. I to jest nauka teraz.
chcę, żebyście perspektywę proroczą nie oglądali jako powstałych elementów, na przykład takich, że to zobaczyłem, o taką rzecz jakoś. Teraz ja ją gdzieś podaję. Nie. Ty musisz to przestrzennie zobaczyć. Musisz zobaczyć potężną matrycę tła, z którego wychodzą pewne elementy. Jedne będą większe, inne mniejsze. To będą priorytety. Jedne będą bardziej widoczne i one są ważniejsze. Inne będą mniej widoczne i mają być podane w drugiej formule. To jest Twoja nauka. Możesz to zrobić tylko z Duchem Świętym. Każdy z Was jest inny. A więc gdy dochodzi do uzdrowienia, to nie oznacza, że tło znika. Ale ono się troszkę, w pewnym sensie, nie będzie troszkę, jakby tonizuje. Ale dalej pozostaje tłem. Jest tam wiele zjawisk, wiele głosów, wiele informacji. Osoba prorocza przejdzie przez Kościół w niedzielę i ona zbierze stamtąd tam masę informacji. Tylko przejdzie. To w nią wpadnie. Ona zobaczy tak wyrazy twarzy ludzi, wzrok. Ona zobaczy, kto się komu podoba, kto do kogo ma ślady oczy robi. Ona posłucha, kto plotkuje. Ona posłucha, co się mówi. Bardzo dziwne, że bardzo dobrze słyszy. A im bardziej takie grzeszne rzeczy, tym lepiej będzie je słyszeć. Czasami mogliście sobie zadawać takie pytanie, dlaczego ja to zawsze słyszę? Czemu to przy mnie się zawsze dzieje? To się nie dzieje przy tobie, to się dzieje w ogóle. Tylko ty słyszysz, bo masz wyrobiony słuch. Różne duchy zobaczą i one zbiorą tą informację. I ta informacja stanie się tłem w nim. Tylko na przestrzeni przejścia stamtąd tam. Tłem. To nic nie znaczy, że to zebrałeś. Nic. Jesteś jak gąbka. Przeszedłeś i w siebie to wsiąkło. Nie masz nic do powiedzenia. Nie możesz niczego z tym zrobić. Musisz się zawęzić. Zebrałeś, masz i dopiero teraz zobaczysz, co z tego wszystkiego się będzie rodzić. Posłuchaj dalej. Musisz być świadomy, że sam fakt, że to tło jest, będzie powodowało różnego rodzaju natężenia w tobie. Na przykład osoba prorocza usłyszy coś, jakąś rozmowę w kościele. I potem może mieć sen. Rozumiesz? I ona musi rozumieć. Jakby pierwszą rzecz, którą musi zrozumieć, to jest to, że przede wszystkim to jest tło. I to tło teraz się jakoś manifestuje. Ale czy to jest coś, żeby coś z tym zrobić? Tego jeszcze nie wiemy. To jeszcze nic nie znaczy. Po prostu doświadczyłeś dotknięcia tła. Rozumiesz? Dopiero doświadczyłeś dotknięcia tła. Często tło się zmienia podczas uwielbienia. Tło się zmienia. U osoby prorocze. Ja taka byłam niespokojna. Teraz w ogóle po uwielbieniu taka jestem spokojna. Duch Święty coś zrobił. Nic nie zrobił Duch Święty. Nie w tym wymiarze.
znowu nic to nie znaczy, że się uspokoiłeś w środku. Masz teraz spokojne. Musisz dopiero z niego rzeczy powyciągać, powybierać. Dlaczego wam o tym opowiadam? Bo życie osoby proroczej to cholernie skomplikowane życie. No. I jeszcze raz mówię, to tacy się porodziliście. Tylko z tym się nie da nic zrobić. Jakby drogę masz tylko w jedną stronę. Musisz to poukładać. Ty musisz to poukładać. Ty nie masz, bo i tak taki jesteś, no. Rozumiesz? Się z tym nie dyskutuje. Nie możesz z tym dyskutować w ogóle. A z drugiej strony nie możesz z tym nic nie zrobić, bo będziesz miał w życiu kongo. Rozumiesz? Będziesz miał kongo w życiu. Będziesz więcej widział, więcej słyszał, więcej rozumiał i to wszystko się będzie w tobie mielić w jednym wielkim kotle. Rozumiesz? I zawsze jakby i to nie będzie na plus twojego życia, tylko na minus twojego życia. Masa osób proroczych gorzknieje. Gorzknieją. Wiecie, czemu gorzknieją? Kurczę, bo są tak przeładowani duchową informacją, która jest niepoukładana, popsuta. Nie ufają ludziom. No bo jak mają ufać ludziom, jak widzą, jacy są ludzie? Rozumieć? No widzą. Ale cóż to ma wspólnego z wiarą, przyjacielu? Osoba prorocza ma trudniej. Ja to rozumiem. Dlatego musi w swoim życiu zastosować określone metody. Musi zrozumieć, że tło duchowe będzie towarzyszyło im przez cały czas, żeby dozbierać wszystko. I że to nic nie będzie znaczyć jeszcze. Tacy po prostu są. Rozumiesz? Tacy po prostu są. Nie mogą nie zbierać tego. Są na to skazani w pewnym sensie. Dlatego muszą być ugruntowani na prawdzie i chodzić w wierze, aby zacząć kłaść podstawy rozróżniania. Rozróżnianie to musi być twoje drugie imię. Rozróżnia. Człowiek nieproroczy, on nie ma z czego rozróżniać. On najczęściej rozróżnia w ogóle takie rzeczy od co jest grzechem, a co nie jest. Co jest dobre, a co jest złe. Ewentualnie jak się rozwija w Chrystusie, to rozróżnia, co jest żywe, co jest martwe. A osoba prorocza non stop musi coś rozróżniać. Cały czas coś rozróżniać musi w środku. I ty musisz taki mechanizm mieć wyrobiony. Ja sobie zrobiłem ten mechanizm. Chcę wam złożyć świadectwo o tym, że taki mechanizm, kiedy powstanie, to tak naprawdę to działa samo z siebie. Do mnie ktoś coś mówi, obojętnie kto i obojętnie co. I filtr prawdy przefiltrowuje każde jego słowo. Każde słowo. Ja nie reaguję na każde kłamstwo, które ktoś mówi, nie? Bo by nam się ciągle rozmowa przerywała. U wielu ludzi to by nam się ciągle rozmowa przerywała. Bo ja naprawdę, ja prowadzę nieraz takie rozmowy, że mógł co mówić, co drugie słowo. Stój. Co ty powiedziałeś? Skąd ty to kurczę wziąłeś? Weź to za argumentu jakąś prawo. Ja tak czuję. No bo koniec. Bo to się tak kończy najczęściej. Wiesz o co? Ale mechanizm prawdy, on będzie w tobie działał w ten sposób, że będzie natychmiast filtrował wszystko. Wszystko, wszystko. A wiara będzie powodowała,
że Ty będziesz natychmiast po tym rozróżnieniu podejmował prawidłowe decyzje. Natychmiast. Natychmiast będziesz to robił. To zadziała od razu. W tym się ćwicz. W ogóle przyjdź do Boga, dzisiaj powiedz, Panie Boże, dla mnie fundament prawdy i wiary to od dzisiejszego dnia nie tylko na poziomie teologicznym, jak było do tej pory, czy takiego przeżywania mojego życia po prostu będzie numer jeden, ale na poziomie mojej perspektywy proroczej, Panie Boże. Pomóż mi, Duchu Święty, aby prawda i wiara funkcjonowały jako potężny filtr. Niech to w ogóle działa. Ja chcę rozróżniać mechanicznie. Mechanicznie. Nie, że się będę nad tym zastanawiał. Osoba prorocza w swojej takiej już formule uderzeniowej, to wiecie, jak to działa? To w ogóle ona idzie przez życie i ona przyjmuje, odcina, redukuje, uwalnia. I tak cały czas. To w nią tylko wpada, ona na natychmiast zachodzi reakcja prawdy, ona wyjmuje z siebie, uwalnia. To jest mechaniczne w niej. Tam nie ma zastanawiania się, przemodle. Wiesz, o co chodzi? Jakie przemodle? Ty wiesz, 24 godziny na dobę. 24 godziny automatycznie. I to jest możliwe, żeby tak funkcjonowała osoba prorocza. Bo ona jest predysponowana do przyjmowania tej masy informacji. Zobaczcie, ja mam na przykład, każdy z nas ma swoje takie szczególne uwarunkowania. Jako ludzie Boży. Może odkryliście je wszyscy w sobie, może nie wszyscy. Ja odkryłem kilka z nich. To są takie szczególne rzeczy. Ja na przykład świetnie funkcjonuję w kryzysie. Mnie kryzys nakręca. To trochę masochistyczne jest. Ludzie się boją kryzysu, a ja widząc kryzys, widzę szansę rozwoju. Rozumiecie? Ktoś mówi, ty, to nienormalne jest. Ja mówię, no, tak mam. Jakby się o to nie prosiłem, szczerze powiedziawszy. To powoduje na przykład, że ja nigdy nie mam pretensji do niego. Łącznie ze sobą. Osoba prorocza ma jakby w sobie wmontowaną przez Boga tą funkcję przyjmowania masy rzeczy z duchowej rzeczywistości. Normalnie człowiek by tego nie wytrzymał. Człowiek nieproroczy nie wytrzymałby tego. Rozumiecie? Wielu z was, zanim się zorientowało, że jesteście osobami proroczymi, uważaliście, że jesteście nienormalni. Taka jest prawda. Uważałeś, że masz obsesyjne myśli, że przez twoją głowę przelatują tysiące informacji, z którymi nie do końca wiesz, co masz zrobić. Nauczyłeś się, niektórzy z was się nauczyli, przerzucać się po prostu. Wlecam jak leciamy. Ale są tacy wśród was, którzy się zaklopsowali w życiu nam. I weszliście w obsesyjne toki myślowe. To zaczęło krążyć w środku. Inni dorobiliście się na przykład paranoicznych myśli. Te rzeczy ładowały się do środka, a wy je układaliście sobie szybko, myśląc, że z każdej z tych rzeczy złożycie jakąś całość. Powstawały jakieś gówniane hybrydy. Wierzyliście w nie i ponosiliście klęski. Po prostu. Dramat proroka. Dramat proroka. I to jest nie do zatrzymania. Trzeba by było prochy brać. Trzeba było mózg zablokować. Patrzysz tutaj z boku, siedzi sobie gość. Jedyna rzecz, która go w ogóle interesuje, w ogóle to jakieś takie proste rzeczy życiowe. On wierzy w wymianę krzyżową. Normalnie zarabia sobie
Człowieku jest zdrowy, tak se chodzi. Niekoniecznie się w ogóle angażuje w jakieś sprawy. Pytasz go, co tam u ciebie? Chwała Bogu, halleluja. Rozumiesz, o co chodzi? Życie mu idzie. A ty masz we łbie człowieka jak w kuble. I mówisz, o co chodzi? Poszedłeś na terapię. Super. Poukładałeś sobie rzeczy, ale nie przestało ci cały czas walić do głowy. Wali ci teraz. Tak samo intensywnie albo bardziej. Tylko, że umiesz te rzeczy odczytać. Dlaczego tak masz? Bo jesteś proroczą osobą. I nigdy się to nie skończy. Najwyżej się zaostrzy. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby te rzeczy poukładać. Rozumiesz? Prawda i wiara. Ustawiczne rozróżnianie. Świadomość funkcjonowania tła. Nie branie wszystkiego, tak? Tylko świadomość tła. Ja mam cały czas tło jakieś w tyle. Wiecie, ja chodzę i cały czas mam jakieś tło. Tylko te tło w ogóle towarzyszy mojemu życiu. Natomiast ono dla mnie, wiecie, jak ono dzisiaj dla mnie wygląda? Jak taka gładka ściana wytynkowana. Tam nie wychodzi już coś, że sobie w ogóle chodzę i nagle, o, coś mnie zgniotło, wyszło, coś mi jasne, nie mogę z tym poradzić. Nie. Na tym tle zaczynam widzieć różne rzeczy. Rozumiem. Chodząc z Bogiem, z tego tła wychodzą różne sytuacje, różne rzeczy. Czasami diametralnie różne, niż by się w ogóle na przykład... Często na przykład przychodzą do mnie ludzie, ktoś przychodzi i mówi, wiesz, zrobiłem to i tamto i ten mi poradził to czy tamto. A ja mówię, to trzeba coś innego zrobić. Tak? Co zrobić? Ja mówię, no, na odwrót. Dlaczego na odwrót? No bo tam jest rozwiązanie, nie? A on mi powiedział, że mam tak, tak. Ja mówię, nie, to tam dojdziesz do jakiegoś punktu i w tym punkcie znowu tam zostaniesz, nie? Załatwisz, no nie wiem, co załatwisz na przykład. No. 5% tego, co chcesz załatwić. Chcę, żebyście te rzeczy, które dziś mówimy, wzięli w taki poważny sposób, bo mi bardzo zależy, żebyśmy wytyczali kierunek. Kierunek musimy wytyczać. Rozumiecie? Nasza służba to służba wpływu. Służba wpływu. Nie służba przetrwania. A jako ludzie wpływu my będziemy ustawicznie wprowadzać pewnego rodzaju nowatorskie rozwiązania, a one są z perspektywy proroczej. Rozumiecie? One z perspektywy proroczej są. Bo to w perspektywie proroczej one są widoczne dopiero dla ludzi. W perspektywie proroczej. Pokażę wam coś. Często się na przykład śpiewa, albo modlą się też ludzie, Boże, taki swój ogląd czegoś wam pokażę. Boże, chcę być głodny Twojego słowa. Chcę w ogóle tak pragnąć, w ogóle wiecie. Tak się modlę, tak śpiewają też. Ja trwałem w takim czymś na przykład przez pewien okres czasu. Ale we mnie były nieracjonalne zgrzyty z tym związane. Zgrzyty.
któregoś razu natrafiam na słowo, które mówi: kto przychodzi do mnie, nigdy łaknął nie będzie i pragnął nie będzie. Ja mówię: czego? A tu się mówi: niczego. Ja mówię: ciebie też nie? A on mówi: tak, też mnie nie będzie pragnął i łaknął. O! Pięknie mówisz. Mówię: to znaczy, że ja w cholernym błędzie byłem. Chciałem pragnąć i łaknąć ciebie. A ty nie chcesz, żebym cię pragnął i łaknął. Ty chcesz, żebym prostym aktem wiary uznał, że mam wszystko związane z twoją osobą, łącznie z każdym doświadczeniem. Przyjąłem to, zacząłem wprowadzać, nawet zmieniać słowa piosenek. Jestem teraz w Augustowie i teraz wam coś chcę zobrazować. Siedzę i jem śniadanie. Zrobiłem sobie, leżała kromka, bułka leżała taka. Ukroiłem sobie kawałek tej bułki, z tej zwykłej bułki taki kawałek. I drugi, zrobiłem sobie takie dwie kanapki tej wielkości. Położyłem na to jakąś tam wędlinę, pomidora. Zjadłem to i wyszła właścicielka tylko i mówi: jak wy państwo mało jecie, chyba wy nie jesteście głodni w ogóle. A mnie jakby piorun strzelił w ogóle, siedzę przy tym stole. A Duch Święty to mi mówi: tak, przy tym stole, nie? Wiesz dlaczego nie chcesz jeść? Ja mówię: dlaczego? Bo jesteś tak nasycony substancjami odżywczymi, że organizm twój nie pragnie i nie łaknie. Jesteś tak pełen substancji odżywczych. Wiecie, ja naprawdę bardzo, robię bardzo ciężkie treningi. Ja jem, jak nigdy nie jadłem. Ja kiedyś jadłem więcej niż jem teraz. Dlaczego? Dlatego, że tak sobie zmieniłem metabolizm. Jestem cały czas ładowany jakimiś drobnymi elementami odżywczymi, które powodują, że ja nie pragnę, nie łaknę. Ja w ogóle głodny nie jestem. Ja w ogóle nie jestem głodny. W ogóle. I teraz zobacz. Prorocza perspektywa mówi tak. Nie istnieje coś takiego jak głód duchowy czy jakiś. To jest diabelskie oszustwo. A świat, łącznie z religią, będzie mówił: chcę, żebyś żył w świadomości, że czegoś ci brak, a więc określaj siebie jako łaknącego i pragnącego. Co robi perspektywa prorocza? Ona reguluje zafałszowania. A żeby regulować zafałszowania, to człowiek proroczy musi poukładać w sobie wszystko tak, jak jest to w realu, żeby móc to robić. Żeby móc też doświadczać tego, rozumiesz? Bo będzie inaczej miał zafałszowanie. Jak ja bym chodził głodny, rozumiesz? Jak ja bym miał głód, jak ja bym nie był odżywiony, rozumiesz? Ja nie byłbym w stanie odebrać takiej informacji. Musisz być poukładany. Bo będziesz odczuwał w swoim życiu bardzo różne rzeczy. Ból, gniew, rozumiesz, radość, euforię. I będziesz te rzeczy przekazywał na zewnątrz. Będziesz otrzymywał szczegółowe informacje. Będziesz te informacje przetwarzał w środku, tworzył z nich bryły prorocze i uwalniał na zewnątrz.
to musi być profesjonalne. Musi być profesjonalne. Możesz być szaleńcem, ale profesjonalistą. Rozumiesz? Bądź szaleńcem, ale profesjonalistą. Musisz stanąć w takim miejscu w życiu, że tak jak powiedział Jezus, kto mi jest w stanie dowieść grzechu? Kto? Dowieść. Osoba prorocza, ja nie mówię, że my nigdy tam się, że tam nigdy nikt błędu nie popełnia, to nie o to chodzi. Ale naszym zadaniem jest tak się przygotowywać, żeby nie popełnić. Na koniec powiem Ci, dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że jako osoba prorocza masz potężny wpływ. I jedno Twoje słowo, które nie jest w odpowiedni sposób powiedziane, może dokonać takiej rozpierdy duchy, że się w głowie nie mieści. Takie rozpierdy duchy. A im większy będzie Twój wpływ, rozumiesz? Tym większa będzie Twoja odpowiedzialność. Ja wziąłem odpowiedzialność. Bardzo mi z tym dobrze. Wiem, że sam osobiście odpowiadam za swoje działania. Ale że mógł to zrobić, to musiałem być absolutnie pewny tego, że zrobiłem wszystko w swoim życiu, aby się poukładać wewnętrznie. Wiecie, my na tą chwilę robimy cały czas jeszcze, to są wszystko wstępy. Dlaczego? Bo później ruszymy z szeregiem różnych tematów, takich jak zbiór informacji duchowych na przykład. No i kurczę, i tutaj już, wiecie, tu już nie ma miejsca na to, żeby w ogóle nie mieć czegoś poukładanego w środku. Ja chciałbym, żeby... Co my mamy dzisiaj, panie listopad, grudzień? Myślę, że tak pociągniemy w ogóle do grudnia, a od stycznia ja już bym chciał, żebyście wychodzili i zaczynali ćwiczyć. Ja was tego nauczę. Ja was tego nauczę. Jak ćwiczyć, jak zbierać informacje w różnych sytuacjach, w różnych dziedzinach. Nauczycie się, jak wszystko mówi. Wszystko mówi. Wszystko. Wszystko. W ogóle. Rozumiesz? Jak martwe przedmioty mówią. Jak się otworzysz duchowo, poukładasz w środku, staniesz, to w ogóle... Zobacz, to wszystko mówi. Ale żeby tak wejść, i się otworzyć na to, to trzeba się poukładać, bo się zwariuje. Rozumiesz, że można zwariować? Normalnie zwariować. Ludzie proroczy, oni się otwierają do tego stopnia, że zaglądają do nich nawet ich prywatne demony sprzed lat. Tak są drzwi szeroko otwarte. Rozumiecie? Demony sprzed lat. Mówią, o! Ujawnił się do tego stopnia. Osoba prorocza jest ujawniona w duchu. To jest cholernie niebezpieczne miejsce. My po nawróceniu tak się poskładaliśmy wszyscy. Każdy człowiek po nawróceniu to się złożył, a nie rozłożył. Wszyscy się złożyliśmy. Zamknęliśmy się na diabła. Rozumiesz, o co chodzi? A wiesz, co teraz się dzieje? Aman. I ta formuła, która jest w tobie zbudowana, ona musi być diabłoodporna już. To musi już być diabłoodporny element. Bo tam będzie ręce w tam być łapy wkładał, ja wiem, bo jak mi wkładał. Naprawdę.
Ja przeszedłem przez masy różnych upadków po moim nawróceniu, jak się zacząłem otwierać oczy. Masy. Tylko, że ja już wiedziałem, czym to pachnie. Umiałem się już świetnie podnosić, byłem umocowany w prawdzie, umocowany w wierze, korzystający z łaski, to już nie był dla mnie problem. Ale takie są fakty. Dlatego takie to ważne. Amen.